Cześć, witajcie. W dzisiejszym programie chciałbym Wam opowiedzieć o 5 książkach, które uważam za bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozumienie tego, czym jest idea narodowa, w jaki sposób odróżnić się też od innych idei prawicowych. Więc nie przedłużając, chciałbym zaproponować Państwu do przeczytania Demokratyczna geneza nacjonalizmu Nikodema Bończy-Tomaszewskiego. To jest książka, która pozwala zrozumieć, jakie korzenie ma polski nacjonalizm, gdzie należy dopatrywać się jego genezy. Omawia, czy to przedstawia różne koncepcje także, ale omawia, jak to kształtowało się od podstaw. Zadaje autor także pytanie, czy jednym z pierwszych Polaków na przykład był Jan Ludwik Popławski, tak? Ponieważ konfrontuje ten historyczny naród z narodem współczesnym, narodem nowoczesnym. I oczywiście w tytule jest demokratyczna geneza. Tak? Oczywiście polski nacjonalizm, polska idea narodowa wywodzi się właśnie z demokratyzacji ludu, z rozpolitykowania w sensie takim, że polityzacji ludu, czyli uświadomienia też, że jest się jednostką polityczną, kimś w rodzaju właśnie zbiorowego suwerena jako naród i że właśnie w imieniu tegoż narodu powinna polityka być realizowana przez naród. Ponieważ jak wiemy, wcześniej masy były nieuświadomione. Zdecydowana większość osób, które mówiły w języku polskim bądź przypominający język polski, no to byli ludzie, którzy jakby się zapytało, skąd jesteś? Odpowiadałoby, stąd jestem, skąd mam być, tak? Więc jak najbardziej ta praca cała ruchu narodowego musiała być złączona z demokratyzmem, ponieważ nikt nie chodziłby puk puk, pan jest Polakiem. Jestem Polakiem, to ale o co z tym chodzi, tak? To pan będzie po prostu się słuchał. Tak to nie działa. Zrozumiano oczywiście, i to też nie jest pobudek takich typowo koniunkturalnych, że uświadamianie narodu właśnie będzie prowadziło do tego, że w imieniu i poprzez ten naród, a także przez właśnie wybory, czyli pewien głos tego narodu, będą sprawowane rządy. Tutaj jest bardzo duży nacisk kładzony też na ludomanię, czyli właśnie ten nacisk na chłopstwo właśnie, które ma się unarodowić i zacząć działać właśnie w interesie całej wspólnoty narodowej jako ta najbardziej taka podstawowa, konkretna grupa, klasa społeczna, która jest najbardziej osadzona w tej polskości, a raczej powinna być osadzona w tej polskości. Polecam tę książkę ze względu na to, że ona jest też trochę zapomniana, a jest na pewno czymś, co ożywi zrozumienie, ożywi też pewien może ferment, stworzy, jeżeli zostanie omówiona w szerszym gronie. Serdecznie polecam. Krótko o myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego. To jest podstawowa lektura. Nie będę omawiał, o czym ona jest, ze względu na to, że po prostu warto ją przeczytać. Krótko powiem tylko, że jest po prostu o nowym typie Polaka. W takim sensie, że Roman Dmowski myślał, że jeżeli chcemy stworzyć nowoczesny naród, chcemy przyszłości Polski, to właśnie trzeba tego nowego Polaka wykuwać. I jego zagadnienia są w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o ideę, o założenia, jak najbardziej aktualne. Natomiast raczej jeżeli chodzi o sposób myślenia o wadach narodowych, o tym, co należy poprawić, to jest dalej aktualne. Natomiast nie chodzi o to, żeby, tak jak on zresztą wspomina, patrzeć wstecz i szukać gdzieś rozwiązań na przyszłość. Żeby rozwiązań na przyszłość szukać, to trzeba zastanawiać się nad stanem obecnym. Czyli tak jak wspominałem 2 nagrania temu, że należy wyciągać raczej esencję z tego, co pisał Roman Dmowski i zacząć myśleć takimi kategoriami jak on, czyli o przyszłości Polski, zachować zasady, ale szukać nowoczesnych rozwiązań, czyli tego, co bym powiedział, że to by było takim myślami nowoczesnego, jeszcze nowocześniejszego Polaka, tak, z XXI wieku. Ta cegła, żeby nie przestraszyła niektórych, to jest moim zdaniem niepotrzebnie wydane wiersze i także inne gatunki literackie Maurrasa razem z Mes Idées Politiques, które polecam, bo tutaj jest około 300 do 450 strony właśnie moje idee polityczne, które polecam do przeczytania każdej osobie, która chce zrozumieć rzeczywiście, skąd wywodzi się takie rozumowanie właśnie narodowe, tak? Mieć tę nić taką powiązaną z naturą, że tak naprawdę idea narodowa jest czymś, co jest dla nas naturalne, co jest po prostu, siedzi w nas, jest bliskie nam i Maurras zaczyna mówić o początkach. Początkach, jeżeli chodzi o narodziny. My przychodzimy na świat we wspólnocie, jesteśmy kształtowani przez rodzinę, przez lokalne społeczeństwo, przez tradycję i kulturę również. One są nam narzucane, tak? Więc Maurras jak najbardziej pokazuje i też pisze o tym wprost, że to jest to, co on pisze, czyli natura jest ze swojej natury antyliberalna po prostu, tak? Czyli jednostka nie rodzi się w oderwaniu od rzeczywistości. Jednostka przychodzi w konkretnym miejscu na świat, zostaje wychowana w pewnym języku, kulturze, tradycji, także jest kształtowana przez jednostki, można powiedzieć, ułomne, tak? No, mające swoje wady, czyli przez rodziców, przez rodzinę, bliską rodzinę. No i jakby ta jednostka, tak, partycypująca w społeczeństwie właśnie, oddziałująca również na społeczeństwo, rodzi się na nowo, gdy staje się osobą dorosłą. Czyli przechodzi też pewną przemianę i ma pewien suwerenny wybór, oczywiście nie wynikający tylko z tego, że aha, podejmuje decyzję, ile tego dziecka chce w sobie zostawić na przyszłość, będąc dorosłym. I tutaj jest ciekawe to, że współcześnie jeden z badaczy myśli, jeden bardzo interesujący, można powiedzieć, no, pisarz tak polityczny, Patryk Denin, w jednej z książek, chyba to się nazywało Liberalizm zawiódł, czy coś takiego, pisze o takiej myśli właśnie, że liberał to jest osoba, która zapomniała o swojej przeszłości i właśnie ta myśl bardzo mocno jest uchwycona w tym, co pisze Charles Maurras. Maurras zakłada właśnie, że rodzimy się na nowo, ale nie w takim sensie, że ucinamy korzenie, tylko to zaczynamy być bardziej suwerenni w naszym życiu i to my zaczynamy bardziej oddziaływać na rzeczywistość niż dziecko, na którego bardziej oddziałuje wszystko to, co dookoła. I że jednostka w narodzie właśnie jest czymś bardzo mocno nasiągniętym tym, co oddziaływało na nią wcześniej. A wbrew temu, co mówią liberałowie, czyli tym, że jesteśmy w ogóle tworem własnym. No nie jesteśmy tworem własnym. Maurras pokazuje to też na małym kurczaczku, który się rodzi, który jest wychowywany przez swoją mamę, kurę i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ciekawa lektura, która jest bliska właśnie takiemu opisowi delikatnemu, wchodzącemu bardzo mocno do głowy, bardzo mocno czytelnik utożsamia się z tym, co czyta, bo to jest właśnie w taki sposób napisane, no przynajmniej ja tak mam, że jakby to pochłania mnie, znaczy czy ja jestem pochłaniany przez to, czy wsiąka to we mnie, co mówi właśnie, co pisze Maurras. Myślę, że większość z tych myśli jest współistotne temu, co sądzi większość osób, które obejrzy nagranie, przeczyta tę książkę, mam nadzieję. Zostańmy jeszcze na chwilę we Francji. René Rémond, Francuska prawica dzisiaj. No, dużo o tej Francji wiem, ale uważam, że powinniśmy po pierwsze zastosować mocną odtrutkę antyanglosaską, właśnie Francją, bo to jest to kontynentalne, nasze bliższe myślenie, a anglosaskie takie no przyciągnęło naszą prawicę, także prawicę narodową w wielu kwestiach, co jest szkodliwe dla naszego narodu, ponieważ to są tradycje nam obce, często protestanckie, ludu morza, jesteśmy ludem ziemi, tak, zupełnie obce nam, do naszego typu człowieka to nie pasuje, właśnie do nowoczesnego Polaka również, ponieważ to są dla nas destrukcyjne idee, które no, są niekompatybilne z polskością po prostu, pomagają wykorzeniać nas. To jest także książka, znaczy to mówię o trudce, tak, Maurras, Rémond i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby powrócić też do tych korzeni typowo nam bliskich, tak. To Francja promieniowała bardzo, bardzo mocno na świat i powinna promieniować. Ja wiem, że język francuski też dla Francuzów jest bardzo ekskluzywny. No, dla nas no, niestety coraz mniej zrozumiałe, coraz mniej osób uczy się tego języka, dlatego też te anglosaskie idee coraz bardziej na nas i tak oddziałują. Rémond pisze o trzech prawicach, o trzech głównych prawicach tak naprawdę, royalistycznej, bonapartystycznej i narodowej. Ta książka pomaga nam zrozumieć, gdzie jesteśmy w tej chwili, gdzie będziemy, gdzie byliśmy w tych konstelacjach politycznych. Dlaczego nie dogadujemy się z wieloma innymi prawicowcami? Często jest tak, że ktoś mówi, a jestem prawicowcem, a druga osoba myśli, kurde, to się dogadam z nim. No niekoniecznie właśnie tak jest, ponieważ tym bardziej współcześnie te podziały są gdzieś tam zupełnie inne niż mogłoby to się wydawać, tak? Dla jednego prawicowiec w anglosaskim właśnie tym rozumowaniu to jest ktoś, kto popiera ideę wolnego rynku, jakiegoś takiego no, kapitalizmu, turbokapitalizmu często. No to nie jest rozumowanie kontynentalne, to jest rozumowanie właśnie anglosasów. Natomiast jeszcze wracając do tego, jedna osoba powie tak, jestem prawicowcem, ale w ogóle z innej tradycji politycznej, więc możemy się rozmijać, tak? Ktoś powie, jestem prawicowcem, więc uniwersalizm jest dla mnie ważny, a drugi powie, jestem z prawicy narodowej, dla mnie jest mocny, tak, nacjonalizm, przywiązanie do tutaj wartości lokalnych, te tradycji narodowej właśnie, tej centralistycznej, więc możemy się rozmijać i ta książka na pewno bardzo mocno pomaga nam gdzieś tam usystematyzować tę wiedzę, ukształtować te podziały właśnie w taki sposób, żeby rozumieć, gdzie się, czym różnimy i co ułatwia na pewno zrozumienie też siebie, tak? Bo warto zadawać sobie pytanie, gdzie jestem, tak? Żeby móc pójść do przodu. I to właśnie jest ciekawe, ponieważ też wracając chwilę do Maurrasa i właśnie do tej pierwszej książki, czyli do genezy, demokratycznej genezy nacjonalizmu polskiego, to są nacjonalizmy różnych fal, tak? Ta demokratyczna była pierwsza, ta druga właśnie Maurrasa to nie była typowo taka demokratyczna, oczywiście tam suwerenność się rozlała szerzej na króla i na naród, czyli taka podwójna suwerenność i to pokazuje nam, że to demokracja w takim trochę innym rozumieniu, że w imieniu ludu, w imieniu narodu jest realizowana polityka. Ciężko z naszej perspektywy właśnie bardzo mocno przesiąkniętej parlamentaryzmem rozumować trochę inaczej o demokracji, ale demokracja powinna być nie po prostu sposobem wybierania władzy, ale także realizacji pewnych postulatów politycznych, w ogóle realizacji pewnego interesu. Tak jak w Chinach do tej pory rozumują, że demokracja to jest działanie w imieniu ludu, w imieniu narodu, a nie sposób wyboru. I myślę, że tutaj Maurras właśnie w tym kierunku szedł, jeżeli chodzi o rozumowanie. Natomiast to pierwsze, to też jest i sposób myślenia, tak, o narodzie, który suwerennie dokonuje decyzji politycznej, a nie w imieniu narodu, tak jak u Maurrasa, król, mając suwerenność z góry i z dołu, właśnie suwerenność w sensie taką interesu narodowego, właśnie realizuje ten interes. I piąta książka bardzo mocno uczy pragmatyzmu, na przykładzie no, Wielka Gra Bolesława Piaseckiego, Engelgarda. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych książek, nie dlatego, że jest dobrze napisana, ale dlatego, że przedstawia historię człowieka, który no, urodził się w najgorszym możliwym momencie, działał w najtrudniejszych warunkach. Był geniuszem w sensie takim, że już w wieku tam 18 lat miał swoją grupę, rozwijał ją, miał bardzo dobre podejście, bardzo dobrze czytał politykę, potrafił coś z niczego zrobić, potrafił sprzedać coś, czego nie miał, jak chodziło o sprawę realizacji interesu polskiego. No to na pewno była niesamowita postać, natomiast w warunkach ekstremalnych potrafił realizować sprawę narodową, tak? Szkodząc, znaczy będąc w bardzo mocnej kontrze do polityki kosmopolitów, komunistów. Jak to powiedział kiedyś, raz się faszyzuje, raz komunizuje, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast on bardzo pragmatycznie podchodził do rzeczywistości i w ekstremalnie trudnych warunkach, gdy był komunizm w Polsce, wojna, tak, potrafił osiągać maksimum tego, co się dało. Czyli właśnie myślę bardzo pragmatycznie. Tego pragmatyzmu powinniśmy uczyć się. Między innymi z tej książki opisu życia, tej gry Bolesława Piaseckiego, który potrafił plan maksimum minimalnymi środkami próbować realizować. I w wielu kwestiach mu się to udawało. Oczywiście są rzeczy, które również mi się nie podobają w jego karierze, w jego biografii, w jego życiu. Natomiast myślę, że nie można mu odmówić inteligencji, nie można mu odmówić pragmatyzmu i umiejętności politycznych, które powinniśmy na pewno uczyć się robić. No nie można mu odmówić radykalizmu również, łącząc bardzo silnie to właśnie z tą inteligencją, z tymi możliwościami, tym pragmatyzmem, to jest niesamowite. I jego również, tak, Piaseckiego należy czytać w kontekście czasów obecnych, a nie w kontekście jego czasów i przenosić to na współczesność. Na pewno ważne jest to, żeby wyciągnąć z takich książek lekcje i zrozumieć, że to nie jest takie wszystko proste, nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka, można odnaleźć to, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, właśnie dzięki tym książkom, tylko tak jak mówię, trzeba je czytać w kontekście czasów współczesnych i wyciągać to, co jest uniwersalne, to, co jest zasadą, a nie już gotowym programem, już gotową jakąś rzeczą, która jest przygotowana na lata wstecz. Dlatego też nie polecam książek ekonomistów, którzy pracowali lata temu, na przykład 100 lat temu, i nie będę raczej ich polecał, jeżeli chodzi o rozwiązania gospodarcze, no bo to się mija z celem. Natomiast idea, sposób myślenia jest możliwy do przełożenia na czasy współczesne, a rozumienie historycznych podziałów politycznych na pewno ułatwia nam zrozumienie niemożności współpracy z niektórymi środowiskami, bądź właśnie na odwrót. Z tym Was zostawiam. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób przeczyta zaproponowane przeze mnie książki. Będę je polecał i żeby nie było, to nie jest tak, że to jest 5 najważniejszych książek. To jest 5 ważnych książek, bardzo ważnych książek na pewno, przynajmniej dla mnie i dlatego polecam je Państwu. Ale uważam, że jeszcze przyda się nagrać kilka takich programów, żeby też polecić kilka innych książek na różne inne tematy, żeby domknąć, że tak powiem, to, co chciałbym przekazać, jeżeli chodzi o literaturę. Dziękuję bardzo.